Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Omoi Omoware Furifurare. Yuna i Akari to dwie licealistki, których spojrzenie i wyobrażenie miłości diametralnie się od siebie różnią. Yuna jest romantyczką i marzy o miłości od pierwszego wejrzenia. Za to Akari jest bardziej praktyczna i skrywa swoje prawdziwe uczucia. Jednak te różnice nie dotyczą tylko dziewczyn. Dwójka męskich bohaterów, Kazuomi i Ryo, także przeżywają miłosne zawirowania na własny sposób. Mamy więc tutaj czwórkę głównych bohaterów, których życiowe ścieżki się ze sobą połączyły. Co wyjdzie z tej mieszanki? Omoi Omoware Furifurare to ponad półtora godziny film z 2020 roku, będący adaptacją 12-tomowej mangi Iosaki Sake, autorki znanego romansu Aoharu Ride. Oczywiście film bardzo okroił tę historię, ale wciąż jest warty obejrzenia. Klasyczne szkolne siodzio, tak można opisać ten tytuł, jednak mimo wszystko ma coś w sobie. Bazując jedynie na filmie, można powiedzieć, że historia jest dosyć prosta. Yuna i Akari, mimo iż tak bardzo różne, stają się najlepszymi przyjaciółkami. Ich relacja nie jest pozbawiona konfliktów, ale zbyt dużych dramatów także tu nie uświadczymy. To, co w tej produkcji jest niezwykle satysfakcjonujące, to fakt, iż bohaterowie ze sobą rozmawiają. Większość tajemnic i sekretów szybko wychodzi na jaw, dzięki czemu nastolatkowie mogą zmierzyć się z własnymi uczuciami i zawalczyć o szczęście. Z racji, iż jest to szkolny romans, nie może zabraknąć wątku nieodwzajemnionej miłości, rodzinnych sprzeczek i szkolnego festiwalu. Akcja gna do przodu i na rozwinięcie relacji nie ma zbyt wiele czasu. Widać, że twórcy filmu wybrali z mangi to, co najlepsze i w naprawdę umiejętny sposób stworzyli przyjemną i wzruszającą historię. Yuna, Akari, ale także Kazuomi i Ryo będą musieli odkryć i zrozumieć, czego tak naprawdę chcą, a co było dotychczas jedynie dziecinadą i złudzeniem. Postaci drugoplanowych praktycznie tutaj nie ma, no chyba że mówimy o rodzicach i jakichś randomowych uczniach, o których i tak nie wiemy zbyt wiele. Muzyka jest przyjemna, a kreska cudowna. Za animację odpowiada studio A1 Pictures, odpowiedzialne chociażby za taki tytuł jak Sword Art Online. Czy polecam? Jak najbardziej, ale uczulam, iż jest to anime do bólu typowe, bądź co bądź przewidywalne. Dobra informacja dla fanów. W Polsce manga ma zamiar wydać Waneko, a premiera planowana jest na wrzesień. Oczywiście jako fanka shoujo mam zamiar kupować tę mangę. Tytuł dostał także wersję live action. Oba filmy, anime oraz aktorski, są dostępne online z polskimi napisami. Linki znajdziecie w opisie. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!